rozmawiałem z pewną kobietą i poznałem niektóre jej marzenia. Ona bardzo by chciała, niewiele by chciała, ale chciałaby tylko poznać księcia z bajki, który byłby przystojny, który byłby wysoki, który byłby inteligentny, który byłby dobrze wykształcony. Oczywiście, żeby miał troszkę, żeby pieniędzy też miał, żeby miał chociaż jeden jacht na Morzu Śródziemnym, jakąś posiadłość gdzieś w Afryce, no oczywiście też we Francji jakiś skromny domek, żeby miał, no nie tylko we Francji, bo również na przykład, żeby mógł ją zabierać w takie miejsce, jak chociażby na oglądanie zorzy polarnej, no i tak chciałaby tylko, żeby ten facet był również w niej zakochany po uszy, no, żeby był w niej zakochany po uszy, żeby świata poza nią nie widział, żeby miał co najmniej dwie albo trzy firmy, żeby ona tak mogła po tych firmach jeździć i odwiedzać ten świat przy okazji od czasu do czasu, no i oczywiście, żeby od czasu do czasu, przynajmniej dwa razy w roku, żeby ją zabrał do Cannes na pokazy mody. Ale poza tym to nic więcej ona od tego mężczyzny nie wymaga i ona ma naprawdę niewielkie marzenia. Ona ma skromne marzenia i ona wcale nie jest wymagająca. Ona dużo od życia nie wymaga. Przyznaję, że mnie zatkało i zrozumiałem, że ja nic nie wymagam od życia w takim razie. Ja bym chciał tylko kobiety, która mnie kocha, takim jakim jestem.